Witam serdecznie w tym odcinku. Pierwsze lata emisji ortów gdańskich Zygmunta III Łazy. Należą te orty do bardzo rzadkich z 1608 po 1615 rok. O wiele rzadsze te orty niż te pozostałe lata tam do 24 roku. W poprzednim odcinku nagrywałem ortę z 1615 po 1624 rok. No a w tym odcinku mam kilka ortów pięknych z 1609 po 1615 rok. Mam wszystkie roczniki oprócz 14 roku. No i pokażę Państwu, jak te monety wyglądają. Te same najpierwsze, tam 8 rok, to w ogóle po prostu rarytas taki, że szok. 9 rok bardzo rzadki, 10 rzadki, 11, no a dalej już idą tak jakby troszeczkę mniej wartościowe te monety, ale bardzo poszukiwane pośród wszystkich kolekcjonerzy. Fajnie opisał orty Igor Szatalin z Ukrainy i chyba lepszego opracowania w tej sprawie nie ma. Na wersie zawsze był portret króla, dość precyzyjnie wykonany. Charakterna ta moneta z Gdańska tym, że nigdy nie było tam błędów napisowych na takich monetach i wszystko było zawsze poprawnie wybito. Różnią się między sobą tam portretami króla, różnymi interpunktacyjnymi tam elementami, tam, no a także kropkami nad lapą niedźwiedzia. Tutaj u góry widzimy. Może być z przodu, z góry, z prawego boku, z lewego boku. Łapa niedźwiedzia to znak zarządcy mienicy w tamtych latach Daniela Klugera. To dziękuję bardzo za informację mojemu widzowi, który napisał to w komentarzu, bo ja nigdy nie interesowałem się tymi kartami tak na poważnie. No i 1609 rok, R4 w katalogu Szatalina na pozycję GD091. Tak wygląda ta moneta. Nie będę opowiadał o tych już szczegółach, kto ma katalog, to może sobie to sprawdzić. Będzie jedna moneta z 12 roku, moim zdaniem nieopisana. Proszę napisać w komentarzach, kto co myśli, kto zbiera orty, czy ta moneta rzeczywiście jest nieopisana, bo moim zdaniem jest bardzo ciekawa. Tak, 10 rok. W katalogu Szatalina R5, pozycja GD10-8. Bardzo rzadki i dość ceniony wariant tej monety z tego rocznika. R5 w katalogu Szatalina to nie R5 w katalogu Kopickiego. Ceny tam o wiele, wiele wyższe. 1611 rok, kropka nad łapą niedźwiedzia. R3 w katalogu Szatalina, pozycja GD11-1. Bardzo pięknie wybite. Jak widzicie, wszystkie te orty centralnie wybite z pierwszych lat emisji, bezbłędnie wybite i wyglądają naprawdę, robią dobre wrażenie i w tamtych czasach to na pewno ludność bardzo to doceniała w takich monetach. 1612 rok, R3, GD12-2. Kropka nad łapą niedźwiedzia, dwukropka między D a G. Kolejna moneta z 12 roku, pozycja GD12-9, stopień rzadkości R2. Bardzo fajnie wybite. Kropka po łapie niedźwiedzia. A ten moim zdaniem może być nieopisany, ale mogę się mylić, bo orty to nie mój zawód, można tak powiedzieć. Zobaczcie tutaj przed łapą niedźwiedzia kształt dwójka w kształcie to literki Z, to przypomina jakiegoś labiandzia. Może ktoś wie, jak to wytłumaczyć.
Czy jest to jakieś bardzo rzadkie, czy może pomożecie mi zidentyfikować tego orta z roku 1612. Kropka po łapie miedwiedzia. Wszystko by było dobrze, gdyby ta dwójka przypominała nam dwójeczkę, zwykłą dwójeczkę. Tak wygląda awers. Nieco tutaj obcięta, taka wada blachy, końcówka blachy. No, ale jest mimo to idealnie zachowanym ortem. Rok 1613. Kropka nad łapą niedźwiedzia. Pozycja GD13-3, stopień rzadkości R2. Też dość rzadki rocznik i dość poszukiwany wśród zbieraczy ortów. Widzicie, jak się uśmiecha ta moneta do Państwa. I takie monety należy zbierać. Z takim lustrem we tle, z delikatną taką satynową patynką. Super sprawa. No i 15 rocznik, już taki dość pospolity, można powiedzieć, w miarę w normalnych cenach można takie monety nabyć. Też bardzo pięknie zachowane. No i przypominam, że już miałem już odcinek nakręcony z ortami z lat 1615 oraz 1624. Możecie sobie to zobaczyć gdzieś tam w playlistach Zygmunta III Wazy lub w playliście orty. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i podzielcie się filmikiem z innymi. Ale chwilka, nie zmieniajcie jeszcze kanału. W ogóle go nie zmieniajcie. Mamy dla Was kilkaset fajnych filmików do obejrzenia. Wystarczy, że wybierzecie jeden z proponowanych. Miłego oglądania!